Dalej ten sam ciemnogród. Katastrofa. A mi mordę ulał. Kur. Dojechałem. Pierwszy zakup w lewe tanie. Woda. Teraz tu. Nie, no jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilę. No? No otwórz szafkę. No tu mam suplementy. Suplementy diety? Melatonin, kurwa. Ashwagandha? Teraz biorę sobie różaniec górski. Różaniec górski? Tak. Bo... Mówisz? Nie, to tam to nie. Tam jest, ten. Oj. Omega 3, tam jest więcej. Boże, a strzęd do trybuny to tutaj jest. Tutaj. Człowieku, za górę. Oj. Już nie mam żadnych sterydów. Na pewno? A, prawie. Poszło. Kurwa, czarne. Wiem. Siemano, robimy dla was, nie, robimy dla siebie challenge. Będziemy i 3, 2, 1, lecimy. Dobra, otwieramy. Dobra. Już? Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę. Gdzieś to? No. Z drugiej. Ja pierdolę! O, też widać. Żyłki na najszerszym cu. O, widać? Widać. Ale tego też nie widziałem. O. No. 104. Witam. Łapa. O. Proszę bardzo. Dobra, już starczy. To. Że spierdalam, bo to nie ma sensu. No tak. Albo na... Stare miasto. Yeah, buddy. Lightweight. Klimat dawnego, woli Boże. Czemu dawnego? To już nie jest? No, nie na pewno. A. Faktycznie. Lata 60. Już taka ciekawostka. No. Jakbyśmy poszli w tamtą stronę. No. O, tam mieszka pan Kaczyński. Jaki? Pan Kaczyński. Kaczyński? Dobra. O kurwa, z kotem. No. Nie, serio, bo tam jest ten Mickiewicz. Ej, no.
to jest po drugiej stronie. A to ma jakiś ogrodzony ten dom? Nie, bardzo normalny dom to jest, wiesz? Właśnie widziałem kiedyś taki coś takiego, takie kwadratowe bardzo gówno. Zwyczajny, no. Tak. Zwykły taki zwykły, nie pomyślałbyś, jak to tak popierdolony. No. Fajnie bardzo. Tam. I fajnie. Już? No. Box? Słyszałeś to, czy nie? No. Nie. Teraz fajnie będzie koniec. A to nie, to nie słyszałem. Nagrywasz już? No. Kto ma większe łydki? Ja? Albo ty? Czy pani Big Mike Mikulewicz? Kurwa. Ona ma większe łydki niż Uda. Ciekawe, kto ma większego węża. Ciekawe, jakby go zaczął dusić. To wieczorem już. O, patrz, koń jedzie. Jedzie. Koń na E6. Patrz, wąż i koń. I teraz koń na E6. Bądź co mądry. O kurwa. Ależ, klacz. Brodnie. O, tam pod spodem? Z gracją się porusza. No. A tam też jest, patrz, klacz. Bo tu też jest klacz. A nie. Wiesz, że teoretycznie powinniśmy robić tym wszystkim ludziom cenzurę, nie? Ale w praktyce to mi się nie chce. Naprawdę? No. O. Będą sławni. O. O, szerokokątny. Korokoszątny. Korokoszątny. O, to jest takie zdjęcie kolejne na tapetę. O, tutaj. Korokosza. Masa. Masa. Masa w chuj. Ten, jak teraz kod promocyjny u tego Kądźwiga. Vito Bebzone. Vito Bebzone. Bebzone. Bebzoniasta. Kurwa. Ale patrz kurwa tego stworzenia, oto. O tu, nie tu, tu, o tu na dole. Oto. Czekaj, czy to żywe aż kurwa. Nie, no to jest żywe. Tak? No za chuja. Podejdź i zobacz. Co ogon? A jaszczurką podobno łatwo urwać ogon, nie słyszysz? No, ale odrastają. Tak. Ale to nie jest jaszczurka. No. Patrz, kurwa. Okay, kameleon mi się wydaje, wiesz? O to? No, albo nie wiem, co to jest. Ale ten kameleon nie jest jaszczurką? Nie wiem, jaszczurko kopytny może bardzo jest. Jaszczurko kopytny. Ja pierdolę. My ten, robimy webinar z zoologii. Patrz. Boż, kurwa. Za free. Ciekawie to białko. Obejrzymy. Kolejny challenge, jak szybko można pierdolić węża. Ja bym się zesrał. Tak, ciekawe, czy to jest z rodziny takich dusicielowatych. No. A jakbyś ta jaszczurka wpierdoliła, to znaczy ten wąż wpierdolił tą jaszczurkę? Może koledzy są po prostu. Pa, kurwa. Jak smera, jak smera. No, widzę. Kurwa, tam zawinął za plecy. Dobra, idziemy. Dobra. Nie, czekaj. Ja pierdolę. To jest nie. To jest challenge. Utrzyma dłużej krzesełko. To jest syzywki. On chyba dobrze. Syzywki, bo żony stałem. Kurwa, syzyw. Albo te, CC Squad on. O, CC Squad, no. No to maszyna taka. Mi się wydaje, że tam ma pod tym. No kurwa. Że on musi mieć, on ma, wiesz co mi się wydaje, że on ma pod tym, po tych spodniach tutaj, nie? Stelaż jakiś, no. Coś, no. A, próbuję go przekupić, żeby sobie zęby zrobił. O kurwa, jakie fajne... A nie, to jest kąt, rzeczywiście. Jakie kaczki. Chcę pociągać troszkę, chcesz? Nie, no mam swojego. Zdjęcie swoje. Idziemy. Dobra, idziemy dalej. Ciekawe, ile osób oglądających to więcej kojarzy na przykład właśnie Szymona Wójtowicza, albo Mateusza Papikowskiego, albo chłopaków z Farmy Lifter Wojny, albo jego, tego na górze. Ciekawe, nie? Jakby, czy znają po nazwisku, kojarzą jego bardziej? Czy chłopaków właśnie związanych z Trójbojem? Ciekawe. Mi się wydaje... No. Mi się wydaje, że... Ludzie stawiają pomniki kurwa debilom.
U których nie pało. Tam widzisz? Pierwszy raz gnoja widzę. No, stadion widzę pierwszy raz. Bez transportu nie ma jogurtu. Dobra. Idziemy zobaczyć, jak on się nazywa w ogóle. Niech widzowie ocenią. Biało-czarna zebra. Kurwa, nie no, tamta jest lepsza. Nie no, pierdolisz, kurwa. Czekaj. Weź od tyłu, dobrze, nagraj. Kurwa, tutaj nie ma. Głosujcie. I co? Niezawsze. Ty remont robię chyba, nie? No jest kurwa, czy to tak jest zawsze? Tego? Tak zasłonięte jakby. Czy nie tobą, ale tym siatką taką. I tak to by nic nie dało. Tak by ty, no w sumie rację. Nie dałoby nic. Gówna nie da się zrobić lepszego gówna. Może to jest tylko taka makieta, że tak to wygląda, nie, a w rzeczywistości to tak nie wygląda. Tak to wygląda, że jakby... Może hologram to jest makieta. No, że właśnie... A tak naprawdę to jest klub Go-Go. Tak. Tak. Ciekawe, czy on ma tam siłownię na przykład, nie? O. Pauli, spartańska. Widzisz, mordownia. W dobrą stronę idziemy. W dobrą stronę idziemy. Dobra. Już zdawałem wcześniej. No. Jak ci się podoba? Taki? Więc ci powiem, że wolę Audi. 4 pierwsze. Disco Commando już jest zdobyty, nie? Już tam dupa jest podlizana. Quasimoto, wersja koloryzowana. Row. Nie poznałem, to będzie zginęło. Nie to było nic. Się wkurwił. Mamo, ja nie chcę wojny. Chyba farmę listerów wojny. No, kurwa, bombę spuścimy na wałcz. Oh, motherfucker. Nie wiem, co. Rozszalało się istne piekło. Będzie dopiero. Piekło to dopiero będzie. To jest ten, bomba grzbietowa. Grzbiet. Jak to jest ten podem? Stopa, tak? No. Czekaj. Nie no, tutaj ta pięta by mogła trochę bardziej do zewnątrz iść, wiesz? Mówisz? No. Do zewnątrz. Do zewnątrz, no. Jak widzisz, jak tutaj. Ogólnie to jest przepis, jak uzyskać do 103 kilo masy. Mięśniowej? Mięśniowej. I ten przepis wygląda tak. Codziennie zjecie to samo. I to jest 300. Nie, akurat to jest sam makaron, ale taki idealny dzień jedzenia wygląda tak. 300 ryżu, 200 makaronu, pół kilo mięsa z mielonego, szynki wieprzowej, warzywa na patelnię, oliwa z oliwek. I przyprawy. No, proszę pana. Nie mówimy o rzeczach takich. I oczywiste. Ten sos, kurwa, gdzie ty go masz? Schowałeś. Dobra, to nie pokazuj, bo jeszcze się wyda. Nie pokazuj. Ja za chwilę będą myśleć, że kurwa tym testosteronem polewasz. To jest to, co trzymam w tej szafce. Cześć, w ogóle makaron też cię polewać? Olej to olej, kurwa. Kurwa. No. Ale on ma liczny posiłek. No, ja pierdolę. Jeszcze zobaczcie, gdzie on go je, bo to jest chyba w ogóle... No, tu, cyk. Tu je. Tam mu grają. Żeby, tak, przygrywają mnie do jedzenia. Tak, żeby mu... Kurwa, jakiś podróżnik. No. Niezły. Ale trójboj jest to chyba, nie? Chyba tak, no. A wy, kurwa, zobacz, jakie ma łydki. No. Takie... Kurwa, jak moje. No, ale w ogóle takie... Sexy. No. Sexy.
A tamta pani to co robi? Gdzie? Na stojąco. Tak wygląda trochę, no. Jakbym miał zatwierdzenie i nie wiedziała, że czy się może ruszyć. No jebane. No tam mu grają, żeby mu fleczki dopiero pracowały. O, teraz... Jest potężnie. Mam. Fajnie, fajnie. Sportowa szafka. Tak jest. Zasięgu szuka. W centrum Warszawy. Zmieniliśmy lokalizację. Przenieśliśmy się do sklepu KFD. A czekaj, to nie jest Seba Kot? Ten kolorem? To jest chyba Seba Kot. No. Jeszcze za czasów jak włosy miał. Tak, rude. Znaczy białe są teraz. No. Przefarbował się. A pokaż, co jeszcze pokażę. O, oj. Nie, nie, czekaj, tu. O, tu. Nie, jeszcze tak źle poleciałem, no. Seba Kot miał być. O, zobacz, no. Co tam jest? No kurwa. Uj. Będziemy rozmyślać nad nad zamówieniem z KFD. Kod promocyjny, jak to było? Jak on? Papaj 30. Papaj 30. Kniżkę na lepsze makro. W KFD. KFC. KFD dzisiaj sponsorem odcinka, bo było nawet białko. No. No. Teraz będą węglowodany. Takie turbo złożone, nie? No. Złożone. Nasycone, kurwa. Tak, nasycone złożeniem. Węglowodany, tak. Dobra. Złote tarasy są idealnym miejscem dla ciężkich trójboistów. Naprawdę, znaczy... Mogą być lepsze miejsca, ale patrz, weź tam skieruj. Patrz. Chodź tu, daj mi telefon. Patrz. Masz kurwa Kalipso tam, nie? Kalipso. I od razu McDonaldzik. Tam, tutaj. Perfekcyjnie. Nawet nie musisz wychodzić za bardzo. Tak. Masz bliżej jakby, niż do kibla. To jest, nie, bo to, oni to zrobili założenie, że będą jakby intra-workout ładować, nie? Intra-workout... I szczeglowo sobie zamówisz. To tak, no. Też jest opcja, dokładnie. Jakby na do szatni już. No. Żeby nie wychodzić po kolorie, wchodzisz, to niepotrzebnie. Ale robisz tak, że walisz intra workout właśnie shake'i, właśnie flarki jakieś, tak, no. A po treningu, no co, max zestawik jakiś albo trzy i jesteś trójboistą, tak? Tylko że sprzęt nie najlepszy. Ale zobacz, ciągle ciągniemy ten temat, że jednak to jest McDonald's, to nisza trójboistów. Bardzo. Bo, przepraszam, trójboiści to nisza McDonalda. Tak, to prawda. Jakby biorąc pod uwagę tutaj zbiorowisko osób, jakie trafiają tutaj grupa osób, spójrz na nich, to kurwa przynajmniej, kurwa, nie wiem, bardziej przypominają kurwa uchodźców z Auschwitz. No, albo w drugą stronę, kurwa, niezłe gloria są też niektóre. No. Ale... Rozwarstwienie duże. Tak, jest bardzo, bardzo szerokie spektrum. Tak. Też sporo, no, sporo potencjału do zaspokojenia. Tak, jakby ludzie mają potencjał do bycia trójboistami ciężkimi, ale oni wychodzą z założenia, że oni tylko pójdą do McDonalda, a im się zapomina, żeby na Kalipso przynajmniej pójść, tak? Albo na odwrót, pójdą tylko na Kalipso, a zapomnią o McDonaldzie. I wychodzą takie szczury. Tak, to wtedy to już jest obóz zagłady. No. Nie robimy też tak. To musi być równowaga, nie? Organizm dąży do homeostazy. Tak. Dlatego musi być... I jedno i drugie, tak? A później idziesz na relaks do kina z kimś, z jakąś. Kurwa. No kurde. To jest myśl. Jeszcze... Złote teraz są... To jest odrębne... Podejście mają. To w ogóle odrębny wszechświat tutaj jest. Zobacz, tak. Myślę, wszystko że puła taka. Można, naprawdę. No. Tu... Jak Porto. Się znudzi właśnie, nie wiem, czy to McDonaldzie, to idziesz do KFD po odżywki białkowe. Tak. Z kurczaka. Ewentualnie, jak chcesz na przykład, pokaż, jak brakuje ci na przykład kapelusza, bo jest lato, o, no to idziesz do Pizza Hut, nie? No bardzo. No, na każdą porę znajdziesz coś dla siebie. Różnorodność, a w końcu dieta musi być różnorodna. Oczywiście, oczywiście, że tak, proszę pana. To jest głęboki przekaz z tego, płynie taki, że do Kalipso
a później wszędzie indziej. McDonald's, KFD i Calypso. Miód z kaszanką. Polecam. Uja, tam kurwa jest. Nic nie ma. Siedzi? Nie. Coś. To siedzi. Kurwa. Dupsko siedzi. Czekaj. Pierdolę, co za kurwa patologia to jest. Zobaczmy się nagraj tam. Nie no, spokojnie, ja specjalnie ten wywalam. Dalej. Ja specjalnie. Ale weź tutaj, za to otwierać. O kurwa. Zaraz pojedzie. Czekaj, zaraz pojedzie, będzie leciał. Co to się dzieje? Z jakimś żółtym. To podobnie, zaraz ci coś opowiem. Ja pierdolę. Nari. Na tu, na tu. No właśnie. Zaraz będzie leciał. O kurwa. I czekaj, jeszcze raz niech poleci. A! Kurwa, moja głowa! Kurwa. Starczy. Ale debile. Jasne, kurwa. Kurwa. Na człowieka zajebali teraz. Kurwa.